Jak informuje Bełchatowska Policja, 20 marca odbędzie się planowany protest rolników, który będzie miał wpływ na ruch pojazdów. Tego dnia zaplanowane działania środowisk rolniczych na terenie powiatu bełchatowskiego mogą powodować czasowe niedogodności w ruchu drogowym. Z utrudnieniami na drodze kierowcy mogą się spotkać w czterech miejscach. Droga Krojowa 74 w miejscowości Rusiec w godzinach od 11 do 14. Działania środowisk rolniczych będą miały miejsce na ulicy Wieluńskiej i polegać będą na przechodzeniu po przejściu dla pieszych. W obrębie budynku Poczty Polskiej. Pojazdy rolnicze będą blokować także jeden pas ulicy Sosnowej. Ruch pojazdów ma odbywać się rotacyjnie w zależności od jego nasilenia. Droga wojewódzka 484 w miejscowości Poręby w godzinach od 10 do 17. W tym miejscu pojazdy rolnicze będą ustawione na poboczu drogi prowadzącej od ulicy Wichrowej do skrzyżowania z ulicą Świętojańską. Droga krajowa 74 w miejscowości Wielopole Huta w godzinach od 10 do 17. W tym miejscu należy spodziewać się pojazdów rolniczych ustawionych na poboczu drogi prowadzącej do Wielopola, do skrzyżowania dróg w miejscowości Huta. Droga krajowa 74 w miejscowości Szczerców w godzinach 11-13. W tym miejscu pojazdów rolniczych należy spodziewać się na odcinku drogi prowadzącej od skrzyżowania dróg w miejscowości Dzbanki oraz Podklucza. W miejscu utrudnień policjanci ruchu drogowego będą monitorować sytuację i dbać o bezpieczeństwo kierujących i protestujących.